Witam was, Repus, to jest kolejna seria z Hearts of Iron 4. Gramy sobie jako Polska na modzie Rebirth of the Bastard. Obiecałem tą serię już w sumie gdzieś tak od listopada chyba. Jak mniej więcej już wróciłem na kanał i w końcu się pojawiła. I chcę wam także powiedzieć dla fanów twierdzy, którzy czekają na twierdzę, bo mówiłem o niej nieraz. No będą musieli poczekać może jeszcze troszkę, ponieważ pojawiły się problemy kompletne z nagrywaniem. Myślałem, że jak wrócę do Frapsa i tak dalej, to wtedy będzie działać normalnie, ale nie działa normalnie. I nie wiem dokładnie teraz, z czym nagrać tą twierdzę, ale teraz dobrze, to może pomijając twierdzę, przejdźmy sobie do tej serii. To jest Polska z modem Rebirth of the Bastard. W ogóle to jest pierwszy mod, który widzę, że wymaga całkowicie polskiego języka, dlatego przerzuciliśmy się z powrotem na polski, ponieważ dużo eventów miało po prostu, nie wiem, podłoga 5 na przykład, coś w tym stylu, i tak brzmiała nazwa tych eventów. A mamy tak, jeżeli chodzi o drzewka narodowe, mamy drzewko tutaj ekonomiczno, przemysłowo, badawczo, takie typowe drzewko, rozumiecie? To głównie. A tutaj mamy drzewko wojskowe, tu mamy drzewko lotnicze, tu mamy drzewko morskie. Tu w ogóle jest ciekawe drzewko, Liga Morska i Kolonialna. Zobaczymy dokładnie, na czym to polega. A jednakże właśnie jak widzimy, mamy wiele opcji do wyboru, dlatego możliwe, że część ci nie wezmę. I część osób powie, czemu tego nie brałeś, to jest lepsze. Tylko mamy jeszcze tutaj drzewko, co prawda to nie jest tak, że wszystkie opcje tutaj są do wyboru. Tylko mamy tutaj do wyboru 5 dróg, tak, 5 dróg. A możemy tak pójść, może zaczniemy od prawej, czyli tradycyjnie akurat powinno być po lewej jak tradycyjnie. A no tutaj Komuchów, tutaj droga komunistyczna i tak dalej, my ją olewamy, ponieważ ja w nią nie idę, nigdy nie lubię iść w komunizm. A mamy tak, niespełnione zmarzenia, co mnie kusi w ogóle, ponieważ później mamy sprawę NDC i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj dostać kory na prowincje tutaj, które mamy napisane. Później robimy pakt europejski, możemy zrobić pakty z tymi państwami. A mamy uderzenie prewencyjne i możemy zrobić wojnę przeciwko Hitlerowi i Stalinowi. To jest ciekawe. Kres dyktatury to nie obchodzi mnie, bo to jest demokracja, więc to olewamy. Śmierć Piłsudskiego to jest kolejne, co mnie tutaj kusi, ponieważ zawsze uważam, że najlepsze w co tutaj trzeba i co w... To trzeba iść tu nie faszyzm, komunizm, tylko neutralność, szczególnie dla Polski, ponieważ jest ciekawa. Neutralność w Polsce jest ciekawa i zrobi zawsze jakieś wyzwanie. Tutaj mam eventy, tutaj dokładnie nie wiem, co one nawet robią. Mamy tradycyjne niezbyt tradycyjne międzymorze, ale tradycyjnie mamy międzymorze. Zapraszamy różne państwa i tak dalej, to jak widzicie, dokładnie. Może nie dokładnie, bo przesuwam trochę szybko, ale chcę pokazać jak to także dosyć sprawnie. Później idziemy dalej, czyli większe, zamień międzymorze europejskie, zbliżenie na międzymorze plany Piłsudskiego, czyli jeszcze większe międzymorze, Skandynawię, Turcję, Bułgarię, Grecję. I tutaj jest potęga, tylko że nie mamy tutaj niczego na wojnę, to mnie trochę tak smuci. Oczywiście możemy powiedzieć wojnę ręcznie, takim Niemcom i tak dalej, no bo kto nam to zabroni tak na serio. I tak, mamy skrajną sanację, czyli to również idziemy w faszyzm, ale idziemy tak, no ten ONR i tak dalej, i tak dalej. Widzimy tutaj zabór Jugosławii, żądania terytorialne, żądania, roszczenia. To jest chyba... A nie, też mamy przeciwko Niemcom i Rosji. Myślę, że akurat to będzie po stronie Rosji, ale też dostajemy kory. No tak, ja myślałem, czy pójść właśnie w niespełnione marzenia. Albo pójść w śmierć Piłsudskiego. Jest jeszcze kwestia Ukraińców, na pewno nie idziemy prawą ścieżką, ponieważ to nam stworzy wolną Ukrainę i wolną Białoruś, co nam oczywiście nie jest na rękę. Kompromis chyba też nie pójdziemy, tak mi się przynajmniej zdaje. Chociaż traci tutaj roszczenia, jak widzimy, a Ukraina i tak dalej. I myślę, że jednak pójdziemy tutaj w lewą ścieżkę, w wynarodowienie. Niezbyt fajnie to brzmi, ale jednak w to pójdziemy. A jeżeli wam się spodobała seria, pamiętajcie o łapkach, seria będzie się pojawiać raz dziennie. Teraz przejdźmy tutaj w końcu do robienia, anulujmy samoloty, nie ma co. Już się nauczyłem, że nie ma co, może jakieś czołgi jedne bym zrobił, tak dla... tak wyjątkowo dwie fabryki tutaj, jedną tu. Coś tak, coś w tym stylu rozdam. Konwoje niech się robią, fabryki cywilne niech budują. Tutaj,
w relacjonalnych tych prowincjach. Tutaj widzę, że warszawskie jest tam, Warszawa jest połączona z Płockiem. Tutaj był Płock chyba. Tak, to był Płock, także powstały inne takie prowincje narodowe, jak na przykład Piła, haha, 800 tysięcy ludzi z hakiem. Tutaj Pomorze, to akurat nie, to było. Ale także widzicie, że wygląd niektórych prowincji się pozmieniał. Jest ich, no może więcej, może, tutaj na przykład jest trochę inna, trochę inaczej to wygląda. Litwa Środkowa na przykład jest, Nowogródzkie, Wileńskie. Dobrze, przejdźmy teraz do badań. Pójdziemy chyba tradycyjnie w plan wielkiej bitwy, nie tutaj kombinować, inżynierię. Cyk, 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 dajemy na maksa. Aha, właśnie, musimy przydzielić jednostki. Zaraz zobaczymy, jakich mamy generałów. Zgaduję, że też są pododawani, ale zaraz się przekonamy. Cyk, cyk, cyk. Jeżeli dokładnie się nie wyraziłem, Rebirth of the Bastard właśnie tutaj upgrade'uje Polskę i tak dalej, tak, znaczy upgrade'uje, no zmienia drzewko. A przy okazji jak zmienia drzewko, to z reguły jest państwo upgrade'owane. Dodajmy tutaj sobie do marszałka. Zobaczmy, marszałku wziąłem teraz? Nie wziąłem tego. Kazimierz Sosnowski, go nie było tradycyjnie. Edward Rydz Śmigło chyba inaczej wyglądał, jeżeli w ogóle był. Sikorski, no jest trochę podawanych tutaj tych generałów i marszałków. Juliusz Rumel jest jako marszałek polny. Weźmy sobie chyba Sosnowskiego. Albo Rydza Śmigłego, bo ma pod piechotę. Dobra, na razie i tak nie mamy punktów. Tutaj dajmy sobie Abrahama. A tutaj dajmy sobie... Sorry Anders, no masz czwarty poziom, ale oni mają rekonesans. A ten masz się pod piechotę, obrona dywizji piechoty. A wezmę Kopańskiego. A jeszcze chcę wam powiedzieć, że w ogóle tutaj na przykład zamiast kwestia Ukraińców o UNY, to na przykład jak odpowiedziałem po angielsku, to było tutaj Marcin Potaj. Nie wiem, czy to jest twórca moda, czy tam jeden z twórców moda, czy co. Ponieważ wyszukałem sobie w necie, ponieważ chciałem się przyszykować, tak, a później dopiero zobaczyłem, że cele narodowe są nieczytelne. A chciałem się przyszykować i sprawdziłem w necie i to był ponoć jakiś Potaj, to był chyba jakiś tam Potaj chyba. To jakiś ród szlachecki czy coś. Dobrze, zaczynajmy, żeby nie przedłużać. Będziemy, dokąd zmierzasz Polsko, to da nam 100 siły politycznej. I wtedy zadecydujemy, gdzie pójdziemy. Mamy dużo celów narodowych, bardzo mi się podoba to, że cele narodowe nie trwają wszystkie 70 dni. To co prawda takie typowe cele narodowe, te, które trwają na 70 dni. Ale z reguły, jak widzimy, te nowo dodane trwają albo 50, albo jeszcze krócej. Co prawda nie wszystkie, ale jednak większości. Pójdziemy, dokąd zmierzasz Polsko, te 100 pepeków się przyda. Bym chyba w częściową mobilizację od razu skoczył. Gdyż to by mi tutaj dodało fabryk wojskowych. Czemu nie robisz fabryk cywilnych i tak dalej? Najlepiej jest na początku robić... czekajcie, zamach w Kawce, wyroki. 13 stycznia bieżącego roku ogłoszono wyroki dla zabójców oraz jego wspólników w sprawie morderstwa Bronisława Pierackiego, ministra spraw wewnętrznych. Okej. Okay. Tu łącznie skazał 12 osób, czego 3 wyroki były karą śmierci, a następnie zamienione na dożywocia. O ty kurwa, gnoju jeden. Widzę tutaj, widzę cię. Tyle rzeczy mogło się potoczyć inaczej. Przyrost siły politycznej. Stabilizacja plus 5%, ale PPK-i będą gorzej. I teraz kurczę, no myślę, czy pójść. No, 3 fajne drzewka, które bym chciał pójść. Tutaj tą Ukrainę ogarnąć jak najszybciej, bo 50 dni, więc nie byłoby jakoś niesamowicie długo. A pójdę w kwestii Ukraińców od razu, żeby jak najbardziej przedłużyć tą sprawę tutaj. Ale bardzo mnie kusi niespełnione marzenia, ponieważ fajnie brzmi to raz. A dwa, Międzymorze idę zawsze. Więc myślę, że tak teraz wyjątkowo bym poszedł coś innego. I to mogłoby być rzeczywiście dobre. No i mogłoby się podobać. Tutaj nic ciekawego nie mamy. Nic także nowych takich decyzji nie jest. Nawet nie mogę Rzeczpospolitej obojga narodów stworzyć. To zostało wyrzucone.
Ciekawe, czy Niemcy mogą stworzyć generalne gubernatorstwo z Polski tutaj, na tym modzie. Czy jednak tak jedynie całkowicie na Polsce się skupili? W sumie chyba nie, bo nie widzę granic generalnego gubernatorstwa. Gdyby to jakoś tak skręcało, tak, to jeszcze byłoby to jeszcze bym się zgodził, że mogło stworzyć generalne gubernatorstwo. Ale jednak nie ma tego i... nie ma tej granic i raczej nie można. A można otworzyć obecną Polskę? Nie! Nie można otworzyć obecnej Polski. Jak wspaniale, bo ten Szczecin tutaj. Albo byśmy tutaj się ograniczyli, albo tu byśmy wzięli za dużo Niemiec. Zarąbiście. Gratuluję, twórcy. Nawet już Paradoks o tym pomyślał. A infrastruktura, siła polityczna. To sam, okej. Ukraina traci roszczenia. Tutaj zyskuje stabilność. Tu większa stabilność, poparcie dla wojny dostaje. A limit wydajności produkcji aż 22%, a to tylko 12%. To jest pytanie. Kurczę, bo widzę, że się tutaj będzie popularne poparcie dla faszystów. Tak, pójdę jednak chyba ten faszyzm. Ten pierwszy raz od dawna pójdę. Poparcie dla wojny, limit wydajności, ludność w wieku poborowym. Tutaj też większa ludność w wieku poborowym. Dobra, żegnamy Ukraińcy z Polski. Nie wiecie krać a tutaj porządnym Polakom miejsc pracy. Dobrze, teraz mamy w końcu pepeki. W ogóle pamiętam, kiedyś robiłem Philipsie i ja tak zażartowałem po prostu, że... Znaczy tam robiłem Philipsie w taki zakład pracy i robiłem na magazynie, jeździłem wózkiem widłowym. No i tam byłem przyuczany do jazdy tamtymi wózkami widłowymi. I tam ona mówi, jeździ tyłem, ponieważ nie widzisz, co jest tam przed tobą i tak dalej. A ja tak, no dobra, ale pojechałem przodem. No mówi, no widzisz, rozjechałeś krasnoludka. A ja tak dla beki powiedziałem. Miałem taką... nauczycielkę, jak to kurwa powiedzieć. No i tak trochę instruktorkę, że ona akurat dostała czas tam, żebyś mnie przyuczyć do roboty. No i powiedziałem tak, że tam no przejechałeś tam jakiegoś krasnoludka, bo nie patrzysz. Ona tak powiedziała, a ja powiedziałem... No i dobrze, bo kradzie nam miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. I ja tak do beki to powiedziałem, a ona się tak nagle zamknęła. Ponieważ czuła, myślała, że cisnę Ukraińców, którzy już tam robili w zakładzie. Francuzi nie zareagowali na nadrenie. Wstyd Francuzi. Shame on you. Wstydźcie się. A tutaj mamy manpower. Prawie 500 koła i tak nic z tego nie zrobimy na razie, ponieważ nie mamy zaopatrzenia. A nie spieszy mi się jakoś, szczerze przyznam. To nie ma być hardkorowy run i tak dalej Polską. A tu YOLO, gram for fun. To takie tam zagrywki, te takie tam gierki w internecie. A co do Age of Civilizations 2, pewnie większość osób już poszły komentarze i pytania, kiedy Age of Civilizations 2. Jeżeli twierdzy nie będzie jednak, to możliwe, że się pojawi Age of Civilizations 2. Jeżeli jednak będzie twierdza, to pojawi się jako kolejna seria po albo Hoju, albo twierdzy. A zgaduję, że jak pojawi się jednak twierdza, to twierdza ma dosyć tych misji, trochę tych misji. I się jednak pojawi po Hoju. Więc czekajcie na koniec Hoja, jak chcecie Age of Civilizations 2, albo liczcie, że jednak nie uda mi się ogarnąć tej twierdzy. Aha, ale to żeby nie było tak, że twierdza jest jakąś karą na tym kanale. Nie, oczywiście, że nie. A ogólnie chcę powiedzieć, że w RTS-y ja nie mam dużego zapału, ale jakoś mi tak chwyciło na twierdzę ostatnio i chciałbym to ograć, tylko właśnie są problemy za problemami i tak dalej. No i trudno trochę. Łapanki ołnowców. A, no i trochę tak smutek, już to mnie to demotywuje, ale mam nadzieję, że jak w końcu się pojawi ta seria z twierdzy, to wy to ciepło przyjmiecie, ponieważ na przykład ja byłem bardzo napalony na Wojny Krwi Wiedźmina. No a jak był taki odzew, jaki był, że na początku to chyba 200 wyświetleń, później spadło do kilkudziesięciu, no to uznałem, że ja tylko marnuję czas, a rzeczywiście się przykładałem do tej serii. I to mnie trochę zdemotywowało i z tego powodu Wojna Krwi ta seria się skończyła. I w sumie gry do teraz nie przeszedłem jeszcze,
ponieważ z reguły albo gram jakiś Rocket League tak for fun dla siebie, albo nie wiem, Football Manager, albo skupiam się na nagrywaniu, na przykład właśnie Hoi Europa, AOC2, albo na męczeniu, żeby gra w końcu zadziałała, na przykład twierdza. Jak to dzisiaj wieczorem, znaczy no późniejszym wieczorem postaram się o to ogarnąć, to twierdzę, jeszcze pozainstaluję jakieś inne programy do nagrywania, bawię się z ustawieniami obrazu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli się okaże jednak, że nie będzie twierdzy, to trochę smutek. Ale czy będzie twierdza, czy nie, no to prędzej się dowiecie z tego, że twierdza się pojawi, niż ja poinformuję was w odcinku. Ponieważ pewnie nagram takie 3-4 odcinki jeszcze oprócz tego. I no, będzie troszkę już do przodu materiału. No i pewnie przy jakimś 6-7 odcinku bym was dopiero poinformował o tym, że będzie jednak ta twierdza. Więc to byłoby już chyba trochę za późno. Na tej zasadzie, żebyście zobaczyli to twierdzę, ponieważ AOC 2... O, jakie dziwne tutaj... Co za dziwna prowincja. Co oni tu zrobili? Zgaduję, że to jest kwestia tego... I to z Powiśle? Co? Co to oni tu narozrabiali? Kurczę, ale już chodzi o to, że nawet granicy po II wojny światowej nie można utworzyć. Kompletnie, takiej historycznej. Ponieważ twórcy zbytnio poszli, gdyby na tej Szczecin był osobny, tu chociaż, tak? Szczecin osobny. A tu reszta, Pomorze Przednie na przykład. No to... Luzik. Coś takiego? To już mi, powiem szczerze, mi się tak niezbyt podoba. Może cele narodowe i cała rozgrywka mnie przekona bardziej do tego, żeby się przekonać. Ale myślę, że niedługo skończymy sprawę z Ukraińcami. Pójdziemy w niespełnione marzenia. O, tak fajnie brzmi, niespełnione marzenia, wiecie, taki drugi Hitler, ale taki, który obali Hitlera i sam zostanie takim Hitlerem, no. Cool thing ogólnie, cool thing, partyzant. Prawdziwy... Dobra, nieważne, coś, kurczę, bo pamiętacie, jak są te żarty hehe o penisie i tam chciałem coś o partyzancie zarzucić, ale akurat zapomniałem. I kurczę, trochę głupio teraz. Ale ogólnie teraz tak sobie czekamy tutaj. Związek Radziecki, czystki w rządzie. No zbyt wiele rzeczy tutaj ciekawych się nie dzieje. Chyba bardzo polubiłem Age of Civilizations 2, dlatego że praktycznie non-stop tam coś się dzieje. O ile nawet w Hoju można tam, patrząc na Hoja i patrząc na AOC 2, mniej więcej w 10 odcinków można stać się takim blobem, że już nic tam nie będzie grozić, to o tyle w Hoju to jest tak, że wiecie, macie spokój, pierwsze dwa odcinki, w zależności są jakim państwem gracie. Kolejne trzy prowadzić jakąś może wyrównaną wojnę. Później podbijacie ZSRR, no chyba, że jesteście ZSRR, to nie wiem, podbijacie aliantów. I jesteście blobem, którego nikt nie ruszy. I to jest taki minus, a w Age of Civilizations jesteście blobem na tej zasadzie, że non stop się rozwijacie. Non stop się blobujecie i to takim mniej więcej, tak mniej więcej regularnie. Co prawda na początku jesteście mniejszym państwem, w zależności szczególnie jeszcze jakim gracie. Ale tak czy tak, kurczę, wiele plusów Age of Civilizations 2 dostrzegam. Szczególnie to, że jest bardzo fajnie przyjęty na kanale. Seria z Turcji też była fajnie przyjęta, to mi się akurat podoba. Natomiast seria z Włoch syndykalistycznych, to już czułem, że tam przynudzałem troszkę. Ale aż tak samego odzewu się tak czy tak nie spodziewałem. Troszkę się zawiodłem na tym, na tej serii, jeżeli chodzi właśnie o oglądalność. Jednak to nie jest na zasadzie, że to jest znowu wasza wina. To może być, no to jest również moja wina, między innymi, że jak chciałem syndykalistami grać, to mogłem wybrać kogoś innego, ale bardzo chciałem zagrać Mussolini po prostu. Chciałem, żeby ta postać historyczna się pojawiła i żeby... żeby po prostu się pojawiła. I dlatego chciałem Mussoliniego. Myślałem, że coś takiego, czy da radę zrobić Gruzją, ale tego nie sprawdzałem jeszcze, żeby tam Stalin przejął władzę w Gruzji. To byłoby też ciekawe. 8000 zaopatrzenia w plecy, jeszcze tak ponad 1,5 roku potrzebujemy, by to ogarnąć. Lecimy dalej tutaj w doktryny lądowe. Niby, nie wiem, czy komputer zawsze idzie w doktryny lądowe. Autarkia. O Jezu, to tak brzmi po polsku.
A nie wiem, czy komputer zawsze idzie do doktryny lądowej, ale jeżeli nie, to nawet taka doktryna jak przewagi ogniowej daje rzeczywiście przewagę, oby to była dobra decyzja. A jednak tracą się te roszczenia. A to luzik. Teraz pytanie. Tak, tak, tak. Ora, najpierw się pozmieniam w faszyzm trochę. Tutaj dodamy sobie koncern elektryczny nad przemysłem. Nad przemysłem chyba sobie pójdziemy w przemysł. Jak pójdzie faszyzm, to damy sobie gospodarkę wojenną. Jak tam budowania? Budowanie. W Łódzkim jeszcze pobudujemy. To jest najlepsze miejsce, żeby pobudować. Nie, chyba Sowieci brali sobie tą część Polski. Tą albo to. Już nie wiem dokładnie, jak jest w tym modzie. Ale mówię to dlatego, że... Jaki cudem Ukraina została w Zakarpacie tak w ogóle. Teraz, obecnie. Tajemnicza podróżniczka. Dzisiaj doszło do nietypowego zdarzenia. Na ulicy przed Belwederem znaleziono wycieńczoną dziewczynę z koszmarną blizną na policzku, której ubrania wyglądały z zeszłej epoki, już nie mówiąc o mieczu, który ze sobą nosiła, przy czym włosy miała z pewnością rozjaśnione z pomocą współczesnych chemikaliów. Wydawało się, że mówi po angielsku, jednak zauważane były różnice między współczesnym angielskim a jej mową. Sprowadzono nawet filologa angielskiego, który stwierdził, że posługuje się staroangielskim. Długo jednak nie zabawiła, gdyż jak znikąd się pojawiła, tak szybko zniknęła. Z pewnością przyjdzie mieszkańcom Warszawy, a i może całej Polski, mówić o niej przez kolejne dni. Kurczę, to jest jakiś... To chyba nie jest bazowo w grze zrobione, to jest chyba w tym... Ja to już czytałem kiedyś. Ale czytam teraz to ponownie, nie wiem, to właśnie tutaj w modzie, czy jest event do blokowania, który nie jest odblokowany, czy jest po prostu to tyle popularne, że jest w kilku modach. Kurczę, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to chodzi o Ciri z Wiedźmina. Rozjaśnione włosy, czyli rozumiecie, białe włosy, co akurat tak czy tak jest... Nawet popielate włosy tak naturalnie są wyjątkowe, bardzo, a nawet prawie niespotykane. Co tam jeszcze było z mieczem, no to, no proszę was, staroangielskim, no to też trochę. Dobra, pójdźmy może w linię Dmowskiego tutaj. Te kolonie zostawię chyba sobie na koniec, na razie sobie bym ogarnął tą frakcję i tak dalej. Ale kurczę, jak tak czytam, o co chodzi, jak w przeszłości, podróżniczka, nie wiem, o Marię Curie Skłodowską chodziło? Tam Curie Skłodowską na odwrót właśnie, i tak... Ach, miecz, białe włosy. O, ale fajnie. O. Kurczę, bo na przykład jeżeli ktoś by nie wiedział, nie czytał Wiedźmina, to nie jest wielki spoiler, ale Ciri właśnie potrafiła skakać pomiędzy światami. Ale to była jakby jej umiejętność dziedziczna, tam z krwi babki, prababki z daleka. Tam było w ogóle opisana cała genealogia tego, jak ona to dostała. Jakim tutaj akurat u niej jest takie silne, na przykład u jej matki tego nie było takiego silnego i tak dalej. Jest to tam wszystko wyjaśnione, więc jeżeli ktoś chce do szczegóły, to sobie niech już wejdzie w książkę. Raczej niech nie wchodzi w książkę. Niech przeczyta książkę i się dowie. Natomiast właśnie ona na przykład się przeteleportowała, bo tak skakała pomiędzy światami, bo spieprzała przed kimś, taki mały spoiler. I wbiła na przykład do Malborka, znaczy nie do Malborka, do okresu, gdzie byli krzyżacy. I akurat krzyżacy podróżowali sobie górami, gdzieś tutaj od Torunia czy Gdańska, gdzieś tu. Były jakieś tam wyżyny czy coś, jakieś jeziorko. Zatrzymali się i akurat Ciri nad jeziorem się pojawiła. Jeden zaszarżował w jezioro, a Ciri sobie zniknęła po prostu. A raz się pojawiła we Francji, raz się pojawiła chyba jakby epidemia dżumy gdzieś. No i ogólnie niby ktoś jak tak słucha, co? Skakanie pędzy światami, co? Ale nie, no to na serio było fajne akurat i polecam po prostu. Jeżeli ktoś nie czytał oczywiście, ja czytałem Wiedźmina ogólnie dwa razy, więc czuję, że to już jest jakaś rekomendacja ode mnie, że rzeczywiście mam co polecić. Czemu tylko jedną? Jak mieli aż 13 do zaoferowania, stali. Jest Sweden. Jeszcze 4000 tutaj sprzętu piechoty, jeszcze 2 miesiące i to się kompletnie uzupełni. Ale myślę, że mogę powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Jest tutaj tylko, a w sumie jeszcze tylko to ogarniemy. Poparcie dla faszystów przyrosły siły polityczne i poparcie wojny. 50%! Mniejsze poparcie dla faszystów, większe przyrosły siły polityczne i stabilizacja. Nie, to nagle... O, Jesus, ale będę tutaj walczyć na swoim terenie i tak dalej. To chyba daje boosty do Division Attack, Division Defense na korowych prowincjach. A muszę się na faszyzm zmienić, więc tak czy tak pójdziemy obecnie chyba w kolonie.
ponieważ chciałbym to chętnie obczaić i popolecam sobie później relacje. No to już w kolejnym odcinku mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Troszkę nudny, ponieważ dużo się nie działo, ale będzie się więcej działo prawdopodobnie w kolejnym odcinku, albo w kolejnych ogólnie. No, do zobaczenia, na razie, cześć, pa!